A po co ja mam czekać? Na człowieka? A jakiego człowieka? Mam. No. Nie wie żadnego, słuchaj. Aha, okej. Okay. Gdzie ty chcesz tego kogana postawić? Magda, pod domem? Don't do this to me. Ty, ja mam cztery głowy, chcesz jedną na zapas? Nie. Tego tu nie można? Kiedyś można było. O nie, jesteś creepy. A. Czemu ja no nie lej mogę? Go, on się musi naumić najpierw. A, no dobra. No. O, dzięki Magda. Proszę cię bardzo. Z łuku, aha, no tak, ja nie mam łuku, no. Będziesz kopała! Będziesz kopała! Nie, to i tak. To było na tyle, dziękujemy, do widzenia. I to było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Tak, też tak w sumie myślę. Słuchajcie, Magda przyszła, zrobiła dziurę i wychodzi. No już naprawiam, masz, jedną ci naprawię. Jaką jedną? A na resztę dla Wojtka, żeby nie czuł się pokrzywdzony, że on tu nic nie robi, prawda? Całe to pole proszę orać. A będą kartofle? Bedo. A pyry? Bedo, to samo. O. Z gzikiem. O! Tu nic nie będzie. W podziemiach może być. Ej, zamieszkałbym takim czymś. Wojtek! Tak? Chodź. Gdzie? Chodź, tu zostaniesz ode mnie. No poczekaj, bo a tu nic nie ma w tej wieży. Chodź tu. No. Nie wiem, czy jest lak. Zbierz tego tu. Co? No to, co leży na ziemi tu. Widzisz to, czy nie widzisz? No, no leży, bisz. Ty zbisz? Tak. Ale mój jest przy mnie, więc to jest twój. Będzie ci oświetlał, zbierz go. Nie, to jest ikonka twoja, Maciek. Aha, o Jezu. Jezus kochany, Boże, chłopie. Nie ma nic na górze? Nie ma nic. Ej, nie obrażaj mnie. Chłopie. A teraz pytanie, patrz, tu jest kolejny, zobacz, no patrz, wpuść dziecko, wpuść Magdę na serwer. Myślisz, że to Magda? Oczywiście, no a kto inny? Już Magda tylko może wejść na serwer. Albo ty żeś to postawił. Tak, ja postawiłem, idź. Także Wojtek, nie mamy tego juice'a tak jak chciałeś. Dobra, ja pójdę później do motyli i to nazbieram. Dobrze. Mówi ci Wojtek, że mówiliśmy, żeby to wyrzucić. Dobra, idziemy teraz na te na łąki, nie, no pola. Tego nie. A poczekaj tak. Sekundkę. Czy możemy... A nie, bo my chyba nie mamy tego gringu. Chodź, nie, idziemy. Nie mamy. Moment. Moment. Nie, no dobra. Okej. Okay. Dlatego ja... Ej, ale mi życie nie spada, wiesz o tym? Jak ona no mnie bije. No to dobrze. No to ty poszedłeś, a ja zostałem sam. Super, ja jestem kawałek poza areną. No to co to tu się zauważyłem? Maciek. No wal łukiem. No walę łukiem. Ale ja nie widzę jej życia teraz. Oh, Jesus. Tak, nasze plecaki są jakby co. Dobra. To trzeba, wiesz co, ten kryształ. Który kryształ? Ten kryształ pod jej gardłem. Tak? Aha! Wait, what? Ej, ale wiesz co? Nie tracę życia. Nie tracę ekwipunku tutaj. Ekwipunku? Tak. Ja myślę, że chyba nie ma już sensu. O, wow. Dobra, masz rację, bo wychodzimy. W sumie mamy już... Chociaż, czekaj, Maciek, bo w tych skrzynkach tutaj były rzeczy z tego... Przecież. Jezus! To były rzeczy z... A to nie są też te same, które tak odpychały? Nie, to są albo jedne. Jezus, ale ich tu jest. Dobra, czekaj, szybko trzeba spawnery. Nie zniszczyłem, ale mi to po uszach daje. Może myślę, to... że spawner. Tak, wiem, widzę właśnie, próbuję rozdupczyć, ale... Dobra, już nie ma. Nie ma, zniszczone wszystkie, okej. Dobra. Uf. Tak. Ekwipunku? Tak. Nie straciłem. A gdzie ty jesteś? A ty umarłeś? Tak. Ty umarłeś? Tak. I nie wiem właśnie dlaczego, bo miałem całe życie, po czym nagle nie miałem w ogóle. Gdzie ona jest? No tu, gdzie ja jestem. Czekaj, ty gdzieś tu byłeś. O nie. Jesteś. No gdzieś odfrunęła, Wojtek. Mamy teraz dwie king, queen na świecie. O, tu jest. Jest. Au. No ej. I teraz... O. A teraz jakimś dziwnym trafem straciłem cały ekwipunek. I
teraz kto mi wytłumaczy, jak to... Dobrze. Ja wpuszczam wodę, Wojtek, więcej. Dobra, Maciek, ale woda to... Właśnie, że nam się średnio tylko woda. Poczekaj, ja myślę, że to już coś tu trochę pomoże chociaż. Najgorsze jest to niestety, że one tak gdzie... Ej, czemu ja... No chyba żart. A co ty zrobiłeś? Nie... dlaczego tak się stało, halo? No pewnie straciłem swoją zbroję. Chyba nikt się tego nie spodziewał, wiesz? Ja myślałem, że my tu po prostu wejdziemy tak jak w tamtej było, że sobie pochodzimy po schodkach. Tak. Tyle. Czuję, że Magda będzie zachwycona. No. Uwielbiam tego bossa. Ja myślę, że możesz nawet jej nagrać taką notatkę, jak nam nagrała, jak Minotaura szukała. Tak, tak, tak. Ja jej nagram, no. Dobra, on... Czy ty możesz sobie stąd pójść? Tyle, mój kindness. Dziękuję. No jednak, słuchajcie, widzę, że poziom, jeżeli chodzi o bossy, no rośnie. Tak. Taka pomarańczowa. To tutaj, tu? To. Ech. Czekaj, to jest Peach, to jest... Brzoskwinia. Żartujesz! Tak. I czekaj, bo to się jakoś sadziło. O, wiesz co, w ekwipunek sobie wrzuć. No. Tutaj jak masz te cztery, nie? Wrzucasz no. I masz, widzisz, Peach Pit. Czekaj. I sobie sadzisz, patrz, i jest od razu. Peach Pit, żartujesz! No, weź zetnij to przede mną i posadź sobie swoje. Poczekaj, posadzę sobie, mam zrobione już, poczekaj. No ale nie sad... No dobra, sadaj tam, gdzie mojego drzewa nie ma. Mhm. No. Uwaga, załóżmy, że tu. No, halo. Widzisz? I jak sobie tego dużo nasadzisz, to ci te brzoskwinie będą spadać. Madzia, jesteś boska. No. Jak Madzia Gessler boska. No, kto tak dobrze gotuje? No i w sumie... Gdzie? To takie białe po schodach do góry, czy to jest... To jest brzoza przerośnięta. Serio? Wiesz co, możemy tam sobie wleźć, tam powinny być jeszcze skrzynki. A dają coś ciekawego, czy tak średnio? Średnio, bo w sumie jak masz ultimate, to wszystko jest średnio. No tak, a znaczy, wiesz, jeszcze Big Bertha zostaje, nie? A Big Bertha jest nieporównywalna. I wiesz, jak długo Big Bertha się robi. Wiem, widziałem, oglądam twoją serię z namiętnością. Cieszę się. Zawsze wzdycham, jak Magda mówi. A nie powiem wam, co Magda mówi. Spadaj, idź z tą siekierą i tutaj siekieruj, bo nie dostałam siekiery. Sobie to wszystko rozebrać. Tu masz obsydian, tu masz dużo redstone'a. Co to jest to fioletowe, tak by the way? Czekaj. Będę zobaczę. Jakiś blok. Ametyst. Tak. No. Ale generalnie ta arena, która jest do walki, wygląda super, super, super. Kojarzysz u mnie z intra takie coś wielkie, latające z trzema głowami? Tak, kojarzę. No to jest King. A królowa ile ma głów? Dwie czy jedną? Nie wiem, nie widziałam królowej. Magda, to masz to jak w banku, że jak Wojtek ozdrowieje cudownie za pomocą dotknięcia mojej magicznej różdżki. Ewentualnie pokrzywy. Ewentualnie ostropestu. Patrz, co mam dla ciebie. Jezu, znowu dziewczynki? Tak. Nic. Zważył ciebie i popełnił samobójstwo, Jezus. Dziwisz się? No. Magda, powiedz mi, jak ty masz, bo zawsze zapomnę o tym zapytać, jak ty masz te takie swoje żółte serducha na modnych, modnych bohaterach, jak ty to zrobiłaś? Na kontejnerach. No właśnie, zastanawiam się jak. Jak chcesz, możemy to dzisiaj zrobić. Bo ja mam 10 żółtych takich mniejszych. Czemu śmierdzisz? Bo zjadłem jabłko. Ej, zobacz, to jest najnowsza Pierre Cardin. Idź. Idź, wiesz co, idź. Ej, ja lubisz to. Ja stąd wychodzę, do widzenia. Czy ty tak sobie dupnęłaś tak bum bum? A co, miałem się, nie wiem, zapytać o pozwolenie? O, jest. Magda, wiesz co, to ja wezmę ten spawner spod domu, w sensie tych jednych. Nie, bierz drugi. A to ja nie mam innego. To ja mam tylko te dwa. O, Jesus, ale myśmy się zespełnili, ale myśmy się pojawili. Słyszysz? Jak nie masz dwóch? No mam tylko ten co dwa to tutaj postawiłem. No, przecież ci kazałam podwójne zbierać. No to, ale więcej nie... Znaczy kazałam, prosiłam. Nie znalazłem, no właśnie, widzicie? Wychodzi, kazałam. Wychodzi, szydło z worka. Potem będzie, a jakie twoje poglądy polityczne? No. Ale no to zebrałem dwa, które mi się tylko udało, bo więcej nie zobaczyłem. Dobra, dwa takie same miały. Dobra, chodź. Idziemy na znajdzie. YOLO. Czekaj, idziemy. YOLO. Klik. Czekaj, a tu?
Jezus, te pajączki. No i znowu. To znowu? No znowu pająk. Czekaj, bo tu jest... Spawner. Nie, nie, nie. Ja bym proponował tam jednak schodami normalnymi. Wiesz, Maciek? Nie, nie mam ochoty spać z tej wieży. Nie? Nie. To jest bardzo przyjemne doznanie, wiesz? Tak. Nie, już raz spadłem. Na szczęście się nie zabiłem. Ty też miałeś farta. O nie. Co tam jest? No znowu to gówno. Naprawdę? Tak, a ja nie mam już surowców. Ja też już nie mam. A... Jezu, znowu dziewczynki? Tak. Dzień dobry. Tylko nie rozbiera się lamputero jedna. Tak od razu. Magda będzie zazdrosna. Czekaj. O, tu jest rozebrana! No jak to już? No patrz, w samych galotach. Jezus. Nie, Madzia. No z przodu też coś ma. Ale zobacz. Ja mam dla ciebie kwiatusek. Dla mnie? O. A ja nie lubię czerwonych. Patrz, ta zazdrosna jak leci do ciebie. No widzisz? Masz, może ja tam się do was nie będę mieszać. I tutaj widzę jakieś takie poziome drzewa? One są dziwne, nie? Ale one w sumie nic większego nie wnoszą. W komentarzach piszecie serduszka, bo on tam tak, biedny taki. Tak, i głaskamy, Wojtusia, tak miś. Głaskamy. Słuchajcie, tak, plan miał być taki, że mieliśmy dzisiaj z Wojtkiem iść do Twilight Forestu, natomiast, że go nie ma, nie chcę robić tego bez niego, więc stwierdziłem, że razem z Madzią pójdziemy do świata mrówek. Tak, i Andet, słuchajcie, wybiera mrówki, bo on tutaj dużo zadziałał, tutaj są brązowe mróweczki i gdzieś takie czerwone gryzące. Gdzieś biegały po... Ej, nie ma, tu. Magda. Ale co, masz, widzisz? Nie, maki zobaczyłam, ale jak coś mamy motyla, może do motyla. No i to ja po to chodziłem tyle po świecie. No wiesz co? No o, jest czerwona, jest. Które lepsze?